W życiu sportowym trwa obecnie sezon ogórkowy, co nie znaczy, że nic się nie dzieje w klubach sportowych. W tym właśnie czasie planuje się m.in. jesienne rozgrywki, dyskutuje o składach drużyn oraz organizuje szkolenia dla kadry sędziowskiej. Od 12 lat na terenie Wolsztyna prężnie działa delegatura Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zrzeszająca w swoich szeregach piłkarzy oraz trampkarzy. O działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozmawialiśmy z przewodniczącym delegatury OZPN, panem Stanisławem Kubalą. Czy mógłby pan przybliżyć, jakimi zagadnieniami zajmuje się delegatura Okręgowego Związku Piłki Nożnej? Delegatura Okręgowego Związku Piłki Nożnej działa już w Olsztynie 12 lat. Zajmuje się rozgrywkami klasy CB, trampkarzami i juniorami. W poszczególnych klasach mamy następującą ilość drużyn. W klasie C9, klasa B10, juniorzy i trampkarze to po 9 drużyn w każdej grupie. Ponadto delegatura zajmuje się doszkalaniem sędziów poprzez komisję sędziowską i prowadzi szkolenie, nabór na sędziów, a także szkolenie społecznych instruktorów piłki nożnej. Sędziów w sumie mamy 25. Również doszkalamy działaczy poprzez organizowanie spotkań. Omawiamy przepisy gry w piłkę nożną, a ponadto prowadzimy sprawy administracyjne, to jest regulaminy, tabele, komunikaty, weryfikacje spotkań, boisk, obsadę sędziowską. Wszystko to robimy społecznie w 6-osobowym składzie. Jakimi kryteriami kieruje się OZPN przy doborze obsady sędziowskiej na meczach ligowych? Komisja sędziowska, która działa przy delegaturze, posiada w swym składzie referenta obsady, który deleguje na wszystkie mecze w naszej delegaturze sędziów, tych, którzy nie są wydelegowani przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w klasach wyższych. A posiadamy, jak już mówiłem, mamy 25 sędziów. Co sądzi pan o dalszym rozwoju sportu w Olsztynie i gminie? Przy ośrodku sportowym powinna działać komisja, która organizowałaby i czuwałaby nad prawidłowym rozwojem sportu w mieście i na wsi. Komisja ta winna być wsparta finansowo poprzez Urząd Miasta i Gminy. Komisja ta powinna przede wszystkim czuwać nad udostępnieniem hal sportowych i boisk dla młodzieży szkolnej i klubów sportowych. OSIR musiałby modernizować i remontować boiska sportowe, by najpierw stworzyć bazę, a później sięgać po wyniki. Ponadto kluby i LZS-y mają duże problemy finansowe, zwłaszcza w opłatach startowych i składkach. W nadaniu uprawnień zawodnikom opłaty sędziowskie, opłaty kwalifikatorów, no i zbyt duże koszta ponoszą kluby na transport zawodników na mecze. A jakie jest pana zdanie na temat piłki nożnej? W delegaturze wolsztyńskim w sezonie 95-96 startowało 46 drużyn. W klasie okręgowej dwie drużyny, Świętno i Chorzemin. W klasie A 7 drużyn, Broniawy, Siedlec, Podmokle, Zbąszynek, Dąbrówka, Wolsztyn i Szczyrzewo.
To jest 8 drużyn i tu jest potrzeba działalności komisji, która by wyłoniła najlepszych piłkarzy z całego terenu wolsztyńskiego, najlepszych piłkarzy i stworzyła zespół, który by awansował do klasy wyższej. Wolsztyn powinien posiadać przynajmniej trzecią ligę. Dziękuję panu za rozmowę.